Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam szanownych Państwa w kolejnym omówieniu aktualizacji. I tym razem mamy numer 12 i 7. Jakoś szybko ten miesiąc leciał, może dlatego, że przez dwa tygodnie siedziałem w domu, także jakoś tak szybciej to poleciało. Ale szanowni Państwo, przejdźmy sobie do omawiania tego, co się tutaj będzie działo, bo tu mamy informację, że aktualizacja jest duża, 8,5 GB, także większa niż zwykle, bo wprowadziliśmy mnóstwo nowych funkcji. I zaraz zobaczymy, co nam tutaj wprowadzili, szanowni Państwo. Otóż, budowa Luszun w stoczni. Czym jest ten Luszun? Tutaj mamy tak. Okręt jest uzbrojony 4 działa głównej baterii, kaliber 130 mm w dwóch wieżach. Czyli to jest po prostu nieustraszymi, tylko w wersji na tierze 10 i w wersji panazjatyckiej. Mamy tutaj 5-rurowe wyrzutnie torped w liczbie dwóch takich wyrzutni. Torpedy głębokowodne. Okręt ma niską manewrowość, ale to za dobry kamuflaż. Czyli podobnie jak w tamtym wypadku. Jak w przypadku nieustraszonego, z tym, że tam mamy fajnego heala. Tutaj nie mamy na ten temat napisane. Pewnie jeszcze będą jakieś szczegółowe bardziej informacje w kolejnych jakichś tam artykułach. Więc tak, jeżeli chodzi o budowę. 35 faz, 30 można zrobić za darmo. Na początku możemy kupić pakiet 5 faz za 7000 lub 10 faz za 11000. Pojedyncze kosztują 1950, więc 7000 musimy wydać, żeby kupić sobie taką nieco zmienioną wersję nieustraszonego, który jest dostępny za węgiel. Naprawdę. No nie wiem, obok tego okrętu przejdę chyba obojętnie, powiem wam szczerze, ale z poprzedniej stoczni żałuję, że Dysona nie zrobiłem, także trudno. Ale tutaj z charakterystyki nie wynika nic specjalnego. Ukryte manewry. Nie wiem, czy graliście, czy nie. Zrzut min na okrętach amerykańskich wygląda całkiem spoko. Min spada naprawdę kilkaset na jeden zrzut, ale celność tych min jest, znaczy celność. One są tak różno rozrzucone, że dosyć łatwo je wymieniać, także nawet duże cele mają nie jakiś tam ogromny problem, bo te przerwy między tymi minami są dosyć spore, także nie jest tak tragicznie. Jeżeli chodzi o lotniskowiec japoński, to nie grałem, no bo rozstawienie dymu jakoś mnie szczególnie nie kręci. Jakby grał w dywizjonie i mógł rozstawiać dym, to wtedy jest spoko, ale w takiej wersji, gdzie grałem solo, no to bez sensu się w to bawić. I co, tak, co dalej? Wcześniej mieliśmy ósemki, teraz mamy dziesiątki. Mamy Essexa i Taiho tym razem, czyli okręty, które były na tierze 9 przed tym sławetnym reworkiem lotniskowców, pięknym naszym, wspaniałym. To były naprawdę zajebiste dwa okręty, teraz idą na dychę. Także tak to będzie wyglądało. I tak, dalej. Stalowa wola. Co to jest tutaj mamy? Aktualizacja 12.7 wprowadzi specjalne wydarzenie, w ramach będzie można... dostępny będzie za stal w zbrojowni. Zobaczymy jeszcze, jaka cena jest tu podana. 36 tysięcy jednostek stali. I to jest niby krążownik, ale działa ma z pancernika. Pytanie, jaką klasę... pancernik jest tutaj oznaczony. Dobra, to wszystko wiemy. Projekt krążownika liniowego z 8 działami kalibru 457 mm. Także spodziewałem się, że może to krążownik będzie jakoś tam kosmicznie długo ładujący, czy coś, ale jednak jest określony jako pancernik. Zaprojektowany został. Okręt posiada potężne pociski PPO, a także pociski PPO w standardowych właściwościach. Pancerz skuteczny przeciw pociskom OB na niską oraz niska wykrywalność. Także, no zobaczymy. Zestaw sprzętu eksploatacyjnego zawiera ulepszoną grupę naprawczą, która przywraca 33% uszkodzeń Cytadel oraz możliwość wyboru między myśliwcem i spoterem. Także taki, no pancernik, po prostu pancernik. Zostaje dodany również nowy kamuflaż dla Incomparable'a za żetony, mniejsza o to jakie. Ja okrętu nie posiadam, więc mnie ten aspekt za bardzo nie interesuje. Tu możemy sobie kliknąć, dostać jeden dzień premium i przepustka bitewna. Nagroda główna za przepustkę premium to jest, szanowni Państwo, 10 tysięcy punktów badawczych, czyli tyle, ile mniej więcej dostajemy za jeden regrind linii standardowo. No to za 2,5 tysiąca dublonów wydaje mi się, że dobra cena, ale trzeba oczywiście jeszcze do tego pograć, żeby to zdobyć. Usprawnienia graficzne. Jeden z moich ulubionych zawsze aspektów nowego patcha. Mamy poprawiony port w Nowym Jorku. No, miałbym większe porównanie, gdybym miał go zestawionego ze starą wersją. Nowy świt, mapa zostaje zaktualizowana graficznie, także bardzo dobrze. Bo te aktualizacje graficzne map wyglądają naprawdę fajnie. Bieg. To jest mapa, którą się gra na drugich, trzecich tierach, myślę, nawet na jedynkach chyba też. I wyspy. To też jest chyba ta mapa niskotierowa, taka lolkowa, no ale niech będzie. Delfiny, rekiny, inne stworzenia wodne, morskie i powietrzne.
O, takie sobie będą pływały. Myślę, że większość z nas nic to nie obchodzi, no ale ci, co grają okrętami podwodnymi, to będą mieli w końcu towarzystwo. Dodaliśmy animację rozkładania anten i kominów na licznych lotniskowcach, a także na kilku francuskich pancernikach oraz na Wujingu. To taka grafika, no, niech by była. Co dalej? Usprawnienia graficzne. Tutaj dosyć istotna informacja. Niskie ustawienia graficzne zostały zrównane z wyglądem, jaki można było uzyskać w ustawieniach wysokich w 2021 roku. Czyli widzicie, że trochę optymalizacja poszła do przodu, jeżeli chodzi o grafikę, także spoko. Na gorszych kompach będzie można grać w ładniejsze WoWsy. Dźwięk to pół biedy. Zbrojownia. Co my tutaj mamy? Legendarne ulepszenie dla Piotra Pawłowska i Richthofena. Richthofenem nie gram, więc się nie będę tutaj rozdrabniał, ale Piotr Pawłowsk dostanie tak. Uszkodzenia pociskiem przeciwpancernym plus 10%, maksymalny rozrzut baterii głównej minus 10, liczba ładunków sprzętu eksploatacyjnego zmniejszona o jedną sztukę. Na którym slocie? To na szóstym slocie, ostatnim, czyli za reload będzie można to wsadzić. Ewentualnie zasięg, jak ktoś ma, ale nie polecam. Brisbane wkracza do zbrojowni za węgiel, 252 tysiące to jest chyba na ten moment, jak dla mnie przynajmniej, jedyna pozycja, za którą mogę się wziąć i ten swój węgiel wydać, bo co ja tam mam do wyboru? Carnota? No ogólnie nic ciekawego w każdym razie. Także Brisbane'a sobie wezmę. Nie chciało mi się grać w wydarzenia, bo nie miałem za bardzo i czasu i chęci, ale za węgiel to sobie ten okręt przytulę. Barter okrętów, czyli jak wyczyścić się z okrętów niskich tierów premium, żeby dostać jeden okręt tieru wyższego. I tym samym narazić się na to, że te okręty niższego tieru ponownie zaczną nam wypadać w superkontenerach. Także czy to jest dobry deal? Ja tego dotykał nie będę. Bitwy rankingowe. Jaki format? 6x6, liga brązowa 8, a srebrna i złota 9. Także spoko. 9 będzie bezlotny. To mamy chociaż tyle pewności. Bitwy klanowe. To ja nie jestem tam zainteresowany. Potyczki. Pierwsza pojedynek superokrętów. Pojedynki, rozumiem, że 1 na 1, tak? W drugim okręty 9 poziomu 3 na 3 i w trzecim super okręty 4 na 4. Bez lotniskowców. Różne inne zmiany i ulepszenia. Aktualizacje specjalnych insygniów. To jest może być ciekawa sprawa. Będziemy mogli sobie tutaj coś tam próbować przerabiać. Będziecie również mogli wygenerować losową naszywkę z puli dostępnych elementów. Także spoko, jakaś tam większa możliwość personalizacji. Pytanie tylko, czy też będzie to dotyczyło emblematów w jakimkolwiek stopniu. Zostaje tutaj zmieniony wygląd tej zakładki. To dobrze, bo był trochę pierdolnik. To jest ok. Gracze z dwoma lub trzema tłami klanowymi w kształcie pięciokątu otrzymają rekompensatę 1000 i 2000 węgla. No dobra. Aktualizacja ekranu wyboru typu mapy. Zamiast linii i na dole bitew treningowych mamy teraz w kwadracie to rozłożone. Aktualizacja cech okrętów. Co tu jest zmienione? Aha, rekomendowane ulepszenia. Jak te rekomendowane ulepszenia są tak jak rekomendowane buildy przez Wargaming, to ja bym, powiem szczerze, zalecał to szeroko omijać. Ale przyjrzymy się temu w praniu. Już nie będę tutaj się rozgadywał, bo będzie po polsku, to sobie patrzymy na streamie, jak to tam wygląda. RPG of Blue Steel ponownie wraca. Ktoś ostatnio na Steamie pytał, czy będzie dostępny ARP Yamato. Proszę bardzo, jest. Tylko trzeba zapłacić pieniążki. I czy to będzie dostępne... Aha. Do wydropienia. To pozdrawiam serdecznie. Nie można kupić od razu tego, co się chce, tylko można wydropić. Także... Ale sama szansa na to, że Musashi może nam wypaść, jest spoko w takim kamuflażu. Takao, no to po prostu Atago, nie? Tylko że w innej wersji kamuflażowej. Maja to nie jest taka Maja jak to. A może i jest? Nie wiem. No i Kongo, Kirishima jeszcze kiedyś była, teraz nie ma chyba. Czy jest? Nie, nie ma Kirishimy. No i to w zasadzie z ważniejszych rzeczy. Tyle. Stałe kamuflaże jakieś tam dodane. Naszywki, flagi. Fiodor Uszakow z indywidualnym dubbingiem. Kontener flagi premium. Okręty dodane do testów. To warto sobie zauważyć. Alternatywna linia pancerników japońskich. Także będzie można sobie to zobaczyć w bitwach, jeżeli będziemy mieli na tyle szczęścia, żeby wylosowało nam kogoś to manię w porcie. Przepraszam bardzo. No
i tyle w zasadzie. Tu już nie będę się zagłębiał, także zapraszam was do dyskusji, co uważacie na temat tych zmian, które nam tutaj Wargaming wprowadza i czy to faktycznie uważacie, że to jest dużo, tak jak nam tutaj WG zaanonsowało na samym początku tego pięknego, długiego artykułu. Także z mojej strony wszystko, do usłyszenia i na razie.